Trzeci dzień festiwalu filmowego w Gdyni zakończył się jeszcze smutniejszym nastrojem niż poprzedni, kiedy dowiedzieliśmy się, że został w trybie nagłym wycofany z konkursu głównego film Solid Gold na wniosek producenta, o czym reżyser tego filmu Jacek Wromski dowiedział się 24 godziny przed prezentacją oficjalną tego filmu na festiwalu w Gdyni. Dzisiaj jury festiwalu, konkursu głównego festiwalu w Gdyni wydało oświadczenie, że po pierwsze również jest zaskoczone tym wycofaniem filmu Solid Gold, po drugie nie akceptuje takich form działania w ostatniej chwili i protestuje, po prostu protestuje przeciwko takim złym praktykom, jakie nazwano, mając nadzieję, że w przyszłości do tego nie będzie dochodziło. Ten protest przeczytał oficjalnie przewodniczący jury, stojąc na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni, Maciej Wojtyszko, przewodniczący jury. Jednocześnie dzisiaj odbyło się posiedzenie Gildii Reżyserów Polskich, takiego Związku Zawodowego Reżyserów, które postawiło bardzo mocne żądania i mocne warunki dotyczące kwalifikowania w przyszłości filmów na festiwal w Gdyni z zachowaniem różnorodności światopoglądowej i jasności wyborów. Postulowano, żeby wrócono do funkcjonowania dyrektora artystycznego, który będzie miał dużo większe plenipotencje w sferze formułowania programu festiwalu. No, krótko mówiąc, było dużo i mocno. Właściwie prawie wszyscy reżyserzy stowarzyszeni w Gildii Reżyserów przyjechali, same wielkie nazwiska, z Pawłem Pawlikowskim, z Wojtkiem Smarzowskim na czele, którzy nie przedstawiają w tym roku w Gdyni swoich filmów, a jednak pojawili się tylko na tej konferencji po to, żeby nadać ważność temu, na tej prośbie, temu apelowi, ale jednocześnie zagrożono, że jeżeli by te warunki stawiane przez polskich reżyserów filmowych nie były spełnione przez instytucje państwowe przede wszystkim, biorące udział i mające wpływ na kształt festiwalu w Gdyni, to będą postulowali członkowie Gildii Reżyserów stworzenie innego, konkurencyjnego festiwalu polskich filmów, nie w Gdyni, pewnie w jakimś innym mieście, w którym to festiwalu będą mogły być zachowane właśnie te wartości, o których wcześniej wspominałem. Więc tu się gotuje. Mam wrażenie takie, jak że na śniadaniu, jak się wychodzi rano, schodzi się na śniadanie, jest wielka sala restauracyjna w hotelu Mercure Gdynia, gdzie ciągle większość gości mieszka i tam się, no, po pierwsze spotykają, wszyscy witają, rozmawiają o tym, co aktualnie robią, ale jest to także forum wymiany myśli i, no i komentowania tego, co się wydarzyło wczoraj. Mam wrażenie, że dużo więcej czasu poświęcają goście festiwalowi w tym roku na omawianie tego, co się dzieje w życiu kulturalnym Polski, w życiu filmowców, niż na omawianie konkretnych filmów. Czyli wydaje się, że sam ich sposób funkcjonowania w Polsce tak bardzo ich martwi i tak bardzo ich wytrąca z normalnego dotychczasowego trybu funkcjonowania, że stanowi największy problem. Co będzie dalej, zobaczymy. Nastroje są minorowe, filmów wybitnych brak. Mówiłem poprzednio o świetnym debiucie Bartosza Kruchlika pod tytułem Supernowa i to jest moje odkrycie jak dotąd największe na tym festiwalu, takie na miarę Jagody Szelc. Dzisiaj obejrzałem 5 kolejnych filmów i muszę powiedzieć, że żaden z nich mnie nie zachwycił, ale chciałem powiedzieć o 2 z nich, które coś łączy. Jeden z nich nazywa się Ikar, legenda Mietka Kosza, a drugi Pan T. Są to 2 filmy biograficzne.
Ten pierwszy, poświęcony Mieczysławowi Koszowi, Mietkowi Koszowi, wybitnemu polskiemu muzykowi jazzowemu, pianiście jazzowemu, którego ja jeszcze pamiętam. To znaczy pamiętam jeszcze, jak koncertował, kupowałem jego płyty wtedy, kiedy one wychodziły po raz pierwszy. Dla mnie to nie jest jakaś legenda z innego świata. To jest artysta, z którym moje losy i moja biografia zahaczyły się. Mimo że on żył krótko, działał w latach 60. przede wszystkim i zmarł śmiercią prawdopodobnie samobójczą, mając zaledwie 29 lat. Mietek Kosz był trudnym charakterem i trudnym jazzmenem. Znaczy, on lubił taki jazz wyzwolony, improwizujący, bardzo nowoczesny. To nie był jazz przygrywający do tańca albo robiący dobrą atmosferę w klubie. To była ta odmiana jazzu, której słucha się trudniej, bo trzeba mieć trochę obycia muzycznego, może troszkę lepiej się znać w ogóle na muzyce, żeby doceniać to, co Mietek Kosz proponował w swoich interpretacjach. Był trudnym człowiekiem, bo nie mógł jakoś sobie poradzić z faktem, że był niewidomy w wyniku choroby, która go zaatakowała w dzieciństwie. Wychowywał się w Laskach pod Warszawą w instytucie właśnie dla ociemniałych prowadzonym przez siostry zakonne. No one go nauczyły funkcjonować samemu w życiu, ale jak się okazało, psychika jego jakoś nie umiała sobie z tym poradzić, więc miał i kłopot alkoholowy, i miał próby samobójcze, i miał kłopoty z założeniem rodziny i ze stworzeniem sobie domu po prostu, w którym mógłby funkcjonować. To wszystko nadawało się na fantastycznie ciekawy film. Kiedy dowiedzieliśmy się, że ten film zrobi Maciej Pieprzyca, no to właśnie się ucieszyliśmy, bo on miał doświadczenia już z filmami opowiadającymi o biograficzne historie ludzi wyjątkowych, szczególnych, mających kłopot, jakieś ograniczenie. Wydawało się, że będzie to dobry wybór, ale moim zdaniem tak okazało się, że tak nie jest. Uważam film Ikar, legenda Mietka Kosza, za niewykorzystaną okazję do opowiedzenia w sposób ciekawy o tym nietypowym i, umówmy się, niekomercyjnym artyście. Jeśli ktoś miał nadzieję, że w wyniku tego filmu widzowie polscy, którzy ten film obejrzą, pokochają trudny jazz i rzucą się, żeby słuchać płyt i nagrań Mietka Kosza, to zapewniam Państwa, że tak nie będzie. Może ktoś podejmie ten trud, ale pewnie będzie to ktoś taki, kto i tak prędzej czy później na ten krok by się zdecydował. Ta muzyka jest... Nie udało się tej muzyki oswoić na ekranie, nie udało się jej zaprezentować tak efektownie, żeby widz przypadkowy uznał, że jest tym oczarowany i chciał z tym mieć kontakt codzienny. Niestety nie. Główny powód niepowodzenia moim zdaniem tego filmu to jest scenariusz. Niestety scenariusz napisał sam reżyser. I no, są tam popełnione wszystkie szkolne błędy. Zastanawiam się dlaczego. Szkolne błędy polegają na tym, że ciekawa biografia opowiedziana jest w sposób skrajnie banalny, w sposób skrajnie schematyczny, ale nade wszystko powierzchowny, w którym mam wrażenie, że nasz główny bohater traktowany jest instrumentalnie. Po prostu jak taka ciekawostka, którą się przedstawia, mierząc jej wyjątkowość stereotypami. Nie rozumiem, dlaczego tak się stało, dlaczego dialogi w tym filmie są tak potwornie drętwe. Tak właściwie one są chwilami aż śmieszne, tak nieporadne. Ciekaw jestem, jak to będą odbierali widzowie zagraniczni, to znaczy jak te dialogi zniosą tłumaczenia. Nie wiem, może po angielsku uda się tym tłumaczeniom nadać jakikolwiek wdzięk, ale w tym filmie po polsku
Ma się takie wrażenie, no, wręcz lekkiego zawstydzenia, że to jest aż tak niedopracowane. Ten film jest bardzo niedopracowany. No i następna rzecz już szczytowo trudna do zrozumienia. Otóż oprawą muzyczną i prezentacją muzyki jazzowej Mietka Kosza zajął się Leszek Moszczer. No, czy można lepiej? Nie można. Jak on wyszedł przed ekran w Teatrze Muzycznym w Gdyni, to dostał owację większą od reżysera i od aktorów. No, jest on prawdziwą gwiazdą, a na dodatek jeszcze jest świetnym muzykiem. No, a jednocześnie z muzyką mam bardzo duży kłopot w tym filmie. Dlaczego? Bo otóż, proszę Państwa, oprócz tej muzyki, która, jak rozumiem, miał pod swoją pieczą Leszek Moszczer, czyli tej sekwencji jazzu, którego jest bardzo dużo. Nawet sam nie wierzę w to, co mówię, jest za dużo w tym filmie. Ale oprócz tego pojawiła się muzyka ilustracyjna, taka, która podpowiada emocje. Taka muzyka, która mówi, bój się teraz, bój, albo podpowiada, teraz będzie lirycznie, on pewnie się zakocha. Albo muzyka taka, coś się zbliża, coś się zbliża, coś za chwilę się wydarzy. To jest taka muzyka ilustracyjna, podpowiadająca emocje. Moim zdaniem nie została skomponowana na potrzeby tego filmu, tylko wzięta ze stoku, czyli z jakiejś agencji. Nie wiem, może ja czegoś nie wiem. Nie doczytałem się tego w informacjach o filmie, które miałem do dyspozycji dotychczas. Może czegoś nie znalazłem, ale moim zdaniem to jest muzyka stokowa. I ta muzyka, połączona z wyrafinowanym jazzem Mietka Kosza, opracowanym jeszcze na nowo przez Leszka Moszczera, to jest totalna schizofrenia. To po prostu jedno z drugim w ogóle nie pasuje w tym samym filmie. Ja nie wiem, jak to widzowie łykają i potem mówią, ach, jaki świetny film, ach, jak się wzruszyłem. No jak można się wzruszyć, jeżeli ten facet się buntował przeciwko wszystkiemu, co stereotypowe i schematyczne. Przekraczał granice, burzył wszystkie ograniczenia. To był jego jazz, to był jego wolny jazz, trudny do słuchania, wymagający niesłychanego zaangażowania. I potem mu się daje taki klej emocjonalny, taki budyń dźwiękowy, który się przeplata pomiędzy tymi jazzowymi bardzo licznymi kawałkami. Dlaczego są aż tak liczne? Mogę się tylko domyślać. Jeśli Moszczer dostał największe brawa pod ekranem, to on miał też pewnie największy szacunek w ekipie filmowej. I pewnie wszyscy, którzy decydowali o tym, jaki film będzie, po prostu przyjmowali żądania Moszczera i bali mu się przeciwstawić, albo, co jeszcze gorsze, nie umieli mu się przeciwstawić. To jest możliwe. I otóż Moszczer chciał dobrze, ale przefajnił. Tego jest za dużo. Ta muzyka tak dociąża, bo z jednej strony mamy dużo trudnej muzyki jazzowej, z drugiej strony mamy cieniutki, taki jak serwatka, cienki scenariusz. No po prostu cienizna, tam nie ma na czym się zaczepić. Mimo, że wszystko wiemy. My wiemy nawet, jak powinno być. I nawet oglądając ten film, ja cały czas widziałem, jak on powinien zostać zrealizowany, ale nie został zrealizowany. No na koniec oczywiście muszę powiedzieć, że coś w tym filmie dobrego jest. Jest Dawid Ogrodnik, który jest aktorem niezawodzącym. No po prostu on, jak się podejmuje przygotowania roli, to trochę do tego podchodzi jak Meryl Streep, czyli totalnie się przeobraża w tę postać, którą gra. Nabiera jej ruchów, tików, sposobu mówienia, rodzaju reakcji na jakieś wydarzenia. I on jest pod tym względem samowystarczalny. Dlatego ja mam wrażenie, że ten film to jest aktorski monodram Dawida Ogrodnika, który on sobie sam przygotował w domu. Nie byłem na planie zdjęciowym, ale
czuję przez skórę i widzę po tym, jaka jest różnica pomiędzy ogrodnikiem a innymi aktorami w tym filmie, że reżyser nie bardzo umiał podpowiedzieć aktorom, co mają zrobić, jak mają zagrać, że reżyser nie jest aktorem, nie jest człowiekiem empatycznym, który by potrafił przekazać swoją energię aktorom. A na pewno tego nie zrobił z ogrodnikiem. Ogrodnik zrobił po swojemu. I zrobił bardzo dobrze to, co mógł, to uratował w tym filmie. I jeśli miałbym Państwu powiedzieć, że idźcie jednak i poznajcie te zagmatwane losy Mietka Kosza, chociaż nie wierzę, że w wyniku tego filmu polubicie muzykę, jaką on grał, to głównym argumentem za, żeby pójść, jest właśnie Dawid Ogrodnik i podziwianie jego techniki aktorskiej. Techniki aktorskiej. U niewielu polskich aktorów ja mogę tak głośno powiedzieć i wyraźnie o technice aktorskiej. A tu jest ona godna podziwu. No i następny, aha, jeszcze punktacja. 5 na 10. To truja, no. A potem był film Pan T z kropką. Nie chodzi o pana Tomka. Chodzi o pana Tyrmanda. To jest film oparty na dziennikach Tyrmanda. I w zasadzie powinno być jasno powiedziane, że to jest film biograficzny o nim. On nie schodzi prawie z ekranu, grany przez Pawła Wilczaka. Właściwie jest no, głównym i jedynym prawdziwym bohaterem tego filmu. I jeszcze na dodatek tytułowym. A jednak nie pada to sformułowanie, wręcz przeciwnie. Film rozpoczyna się od planszy, że ta opowieść nie jest oparta na żadnej biografii. Jest to, jak łatwo się domyślić, wynikiem jakiegoś konfliktu finansowego. Z tego, co słyszałem, chodzi o protest syna Tyrmanda, Matthew Tyrmanda, który po prostu nie zgodził się na to, żeby bez kupienia od niego praw do dzienników Tyrmanda korzystać z nich przy produkcji tego filmu. A reżyser i autor scenariusza, Marcin Krzyształowicz, nie dogadał się z nim. Nie dogadał się też z PiS-em. Film do dzisiaj nie ma podpisanego zlecenia na produkcję, ale został wyprodukowany. Co więcej, został pokazany w Gdyni. Reżyser poskarżył się, że jego producent, współproducent PiS-u w ogóle się nie przyznaje do jego filmu, a dyrektor PiS-u nawet się z nim w hotelu nie przywitał i nie podał mu ręki, mimo że jest 10 lat, jak powiedział Marcin Krzyształowicz, młodszy od niego. Czy czują Państwo charakter emocji, jakie tutaj są? On to powiedział ze sceny teatru muzycznego, zapowiadając premierę swojego filmu, pierwszy pokaz swojego filmu. Państwo czują, co tu się dzieje. No i ten film powstawał 3 lata, miał wiele kłopotów, miał się tu w ogóle nie znaleźć w głównym konkursie w wyniku odwołania. Pojawił się, ale do ostatniej chwili to nie było pewne. Wreszcie został wyświetlony. To nie jest, proszę Państwa, zły film. To jest taki film, w którym widać szarpanie się scenarzysty i reżysera, który bardzo chce ten film zrobić, ale ma bardzo dużo widocznie problemów i kłopotów i wątpliwości i na różne sposoby próbuje obejść ograniczenia, z którymi się spotyka. Wobec tego w tym filmie jest kilka konwencji. I raz jest to po prostu taki biopik, taka historia Tyrmanda z czasów, kiedy się przygotowywał do pisania powieści Zły, a cały czas pisał sobie te dzienniki, które są zresztą obficie cytowane w filmie. A z czasem jest to trochę lżejsze, prawie że takie misiowe i w stylu Barei. A czasem znowu robiona jest z tego przypowieść, jakaś taka apokaliptyczna w stylu Konwickiego i w stylu Małej Apokalipsy. Kilka konwencji się przeplata. One są dosyć starannie i konsekwentnie przeplatane i prowadzone przez cały film. I
Myślę, że ten film dla kogoś, kto będzie zainteresowany Tyrmandem, może się okazać bardzo interesujący. Dla takiego zwykłego widza, który w ogóle nie wie, kim był Tyrmand, to był pisarz i taki kolorowy ptak lat 50. Więc kto w ogóle nie wie, kto to był Tyrmand, albo wie, że gdzieś coś dzwony biją, ale nie wie, w którym kościele, to będzie pewnie trochę mało wciągające. Jakość roboty reżyserskiej, jakość roboty filmowej no nie jest porównywalna z tym, do czego już nas przyzwyczaił, nie wiem, Paweł Pawlikowski w Zimnej wojnie, a podobne czasy to są. Nie, to nie jest ta jakość roboty, niestety. Paweł Wilczak w roli Tyrmanda, czy raczej pana T., też nie do końca jest przekonujący. Wygląda dobrze, przypomina Tyrmanda, ale mam wrażenie, że on dysponuje trochę niewystarczającą ilością środków aktorskich. No na pewno nie ma porównania z tym, czym dysponował Ogrodnik, grając kosza. I że on gra bardziej wizerunkiem, plastycznie sobą, jakimś sposobem bycia, ale twarz jest nieruchoma i mało ekspresyjna. To nie jest twarz, po której można się wślizgnąć do środka człowieka i rozejrzeć się w jego osobowości. Niczego się nie dowiemy o osobowości Tyrmanda na podstawie filmu Pan T. Dowiemy się różnych faktów. Trochę się poobracamy w jego świecie, ale jego nie poznamy. Przez Wilczaka oczy nie wślizgniemy się do środka. Przez Ogrodnika oczy i przez Ogrodnika ręce, bo gra pianisty, chwilami tak. Gdyby reżyser w scenariuszu mu nie przeszkadzał, to by Ogrodnikowi się udało. Ale mam zastrzeżenia do Pieprzycy. Naprawdę, naprawdę nie dał rady w tym filmie. Jeśli idzie o punktację, to w wypadku pana T taka sama, 5 na 10. Truja, dwie truje. To nie jest optymistyczny obraz filmów, które nas czekają, których premiery będą tej jesieni. Zobaczymy, może jutro będzie lepiej.